Cześć, ja jestem Cydy i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w The Binding of Isaac Rebirth. To jest w końcu odcinek, w którym przejdziemy sobie grę. W sensie wiecie, przejdziemy grę, tak? Blue Baby... To nie jest najlepszy wybór. Ale nie mówmy... Nie od razu Kraków zbudowano, tak? Blue Baby... Też może zawsze coś ugrać, zobaczymy... Co nam przyniesie pierwszy Treasure Rume. Miejmy nadzieję, że będzie to na przykład... Na przykład Polyphemus. Tak chcę, wiecie, go zawołać. Albo Unicorn Horn. Wiecie, to nie jest takie tragiczne, tak? Pierwsi bossowie będą ginąć przez to po prostu bez problemu po prostu. Poza, wiecie, etapowymi bossami, hashtag Hunt. Hunta może nas tu złapać bardzo brzydko, ale... No, huntem się nie martwmy teraz, tak? Bo mamy przed sobą inne problemy, żeby w końcu tą grę ukończyć, bo nie wiem, kiedy ostatnio w ogóle mieliśmy jakieś fajne podejście. Znaczy, mieliśmy dużo fajnych podejść, ale oczywiście ktoś musiał je przegrywać. I tym kimś... No, byłem ja, albo kto inny. Ja prowadzę ten kanał i... No i nikt inny. No tak jest. I tak będzie. Na zawsze. No spoko. Szukamy bossa. Szukamy boska. I dla ciebie trzeba bić, żebyś zginął. Hermita, wiecie, użyję skerstrumem na przykład, albo czymś w tym stylu. A boss rush to ja ostatnio rok temu robiłem. Naprawdę. Znaczy, nie naprawdę, ale no tak było. Zgiń muszko, jajcuszko. Bo to trwa zbyt długo, ta moja zła passa. I nie możemy pozwolić na to, żeby zła passa trwała, bo zła passa to zły styl, a zły styl to złe nastawienie, a złe nastawienie to przegrywanie i zamyka się koło, tak? Więc jeśli nie zacznę wygrywać, to nie zacznę wygrywać. I będę przegrywać, więc... Trzeba po prostu się przebić. Znaczy już nieraz się przebijałem, ale to było takie jednorazowe przebicie. Tak jak wiecie, przebić śnieg i wyskakują powierzchnie, ale potem wszyscy zapominają, bo to tak na jeden dzień wyskakuje, a potem się chowają. Jak tu w ogóle gorąco? Tak najarałem sobie w domu i w ogóle jest niefajnie. No patrzcie na to. No i taki rożek jest bardzo fajny, tak? Nie można narzekać. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie najarałem sobie w domu za mocno. Tutum, tutum, tum, tutum, tutum. Dzień dobry. Jakbym miał klucz z wielką chęcią. Niestety klucza nie mam, więc bez wielkich chęci. Bez żadnych chęci. Żadnych zmartwień. Żadnych chęci. No Raf. Nie no, lubię walczyć z Rafem. Nie dość, że... A wiecie, uwielbiałem kiedyś grać w Bombermana 100 lat temu. To jeszcze walczy się tak fajnie z nim, bo on się sam zabija. I ja nie muszę nic robić, tylko on się sam zabija. I to jest fajne, bo tak można się lenić, tak? Znaczy można być leniwym i przeciwnik sam zginie, mimo że nie będziemy musieli się starać. I no fajnie tak, tak? Się nie starać i wygrywać życie. Come on, wybuchaj najlepiej koło tych wazek. No było koło tych wazek, ale wazki nie wiem czemu nie wybuchnęły. Raz! Pierwszy opening jest i kluczyk. Drugi opening jest i głowa ryby. No i dwie troll bomby, walcie się wszyscy. O. Kupię to sobie. Z wielką chęcią. 4. Idealnie. I przed nami The Jars. No, ciężko mieć gorszego farta w sklepie, nie wiem, jest jakiś gorszy przedmiot, który mógł mi się trafić? No, nie wydaje mi się, serio, wydaje mi się, że jar to najgorsze, co mogło być w tym sklepie tutaj. Nawet drabina by była spoko, nawet nie wiem, wszystko by było spoko, ale... Słoik, poważnie? No, ze słoikiem to ja nic nie zrobię, niestety. To jest tak bezużyteczny item. What the f... Widzieliście tą...
tą akcję po prostu? Co za sneaky bastard? Sneaky, sneaky, sneaky. Okej, miejmy nadzieję, że idziemy w dobrą stronę i że znajdziemy tu wszystko, czego chcemy. Nie wiem, co robi głowa ryby, ale będę z nią chodzić. Bo czemu nie? Okej. A jednego punkta brakuje, żeby naładować Unicorn Horna. Tak bym go używał tutaj, naprawdę. No musimy to pomieszczenie przejść sobie, żeby przejść dalej. No ale treasure roomu tu nie widać, więc wracać się i tak będziemy musieli. No cóż, troszeczkę to zajmie. Troszeczkę to zajmie. Blue baby, wyglądasz naprawdę obleśnie w tych stringach. W stringach swojej mamy. Wiesz co ty tutaj... No nieładnie, blue baby. Ja wiem, że ty nie żyjesz, tak? I... no... zmartwychwstałeś, tak? Znaleziony w skrzynce przez swojego... siebie? Co? Fabuła tej gry jest troszeczkę dziwna, jeśli jest. Okej. Pin! No pin. Czekam. O. O. Przeżył! Przeżył! Co za koks? Co za koks? Tajski koks. No cóż, jakbym mógł nie skorzystać, to bym żałował. To bym bardzo żałował, jakbym nie skorzystał. Dajcie mi mom snajfa. O Jezu, 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 Jezu. Dobra, to jest podejście, którego nie zepsuję. Obiecuję wam, że tego nie zepsuję. Będę się starał ze wszystkich sił. Czy mogą mi różne czynniki zewnętrzne to zepsuć? Nie chcę bateryjki. Bateryjka, spoko. Już nie mam klucza, już nie mam... A bomba była tu tak dobra. My reflect. On nic nie robi, co nie? No. Dobra, zdobyć tu bombę. Patrzcie, bomba da nam 21 centów i Tinted Rocka. Serio. Powracają po prostu wspomnienia z poprzedniego podejścia. Ale to jest piękne. Patrzcie na... No to jest piękne, aż trzeba screena zrobić. Aż trzeba screena zrobić. O... Are you a wizard? Szkoda, że to nie działa. Po raz kolejny mówię... Takich synergii mi brakuje w tej grze. Niby oczywiste, tak powinno działać, bo czemu nie? No a nie działa. Bo nie. Tu. Śmieszne, co? Nie. No to słabo. W każdym razie opuszczamy to piętro niestety bez wielu, wielu rzeczy, których chcemy. A jakbym tak nie kupował tego, a kupił bombę? Jakbym wiedział? Nie wiedziałem. No i przegrałem. Przez to, że nie wiedziałem. Ale cóż, mamy Brimstone'a. Przeżyjemy bez tam jednego Tinted Rocka. No bo co by on mógł mieć? Kamień, no błagam was. Nie przejmujmy się głupotami. Nie demotywujmy się bez powodu, bo mamy wielki... falowany, nie falusowy laser śmierci. Wiecie, jest NVS tutaj, mega trudny miniboss, a my mamy na niego sposób po prostu i no nie ma nic do gadania. O, nawet ma coś do gadania. Zadziwiająco. Bomba, no cały czas bez bomby żyjemy, ale no już mogę żyć w taki sposób. No już sobie będę radził, No muszę. No cóż. Mam nadzieję, że to nie będzie moim wyrokiem śmierci. Oj, jaką ja mam nadzieję, że to nie będzie moim wyrokiem śmierci. Ale może być. Może być, bo już by było dużo razy, tak. Ty idioto. Powinienem, wiecie, tak poczekać na naładowanie Unicorn Horna, zanim tu wchodziłem. Ale no cóż, nie poczekałem i żałuję. Muszki. No okej. No mam nadzieję, że nie zginę tutaj, bo to by było już bardzo niefortunne. Raz. Zdążył strzelić niestety, ale nie zdążył trafić. O, już? Czy coś tu się nie zbagowało? Bo miałem zwykle wrażenie, że te pomieszczenia są nieco dłuższe. Nie będę narzekał.
mi takie coś pasuje. Ale nie pasuje mi to, ile mam życia. Dobra, raz. Szkoda, że nie można w locie odwrócić strony. Odwrócić biegu czasu. I posłać nasz laser zabójczy w drugą stronę. Ninja Cydi rusza do akcji. Okej. Trafił, niestety. Dobra. Coś takiego. I Common Cold. Całkiem... Okej. Gro, działaj. Bo jak nie, to nie będziesz działać. Czy ja mam właśnie zielony, piękny laser śmierci? A to jest piękne, szczególnie Scars of Darkness tutaj. Co nie jest piękne, to mój stan zdrowia. I... wiedza, że mogę zginąć przez jeden mały błąd. Ale mam też wiedzę, że jestem totalnym rozpierdzielatorem umysłów. Znaczy umysłów to nie, bardziej kości i ciała i wszystkiego. Ale no to wygląda pięknie, jak jeszcze tutaj zakręca i są takie... No cudownie gra, ta gra wygląda. Graficznie to jest fantastycznie. Dobra, nie czuję się źle używając tego horna tutaj. Bo myślę, że boss nie będzie trudny. Ale mogę się zdziwić. Oj, mogę się zdziwić tak bardzo. No i mogę się zdziwić tak bardzo. Powiedzcie, że tu jestem nieśmiertelny. Oj, to było bliskie, nie wiem czemu. Oj, to też. HP up. No smutno mi teraz. No smutno. Czemu to nie znika? Ciekawe. Znaczy pewnie zniknie w końcu, ale... No zwiedzę sobie jeszcze resztę tego piętra, myślę. Jestem na tyle silny i na tyle... wiem, że mogę te pomieszczenia przechodzić bezpiecznie w miarę. Powiedziałem bezpiecznie w miarę. Że myślę, warto eksplorować, bo eksploracja jednak zwykle jest pozytywną rzeczą. Wejzaczku. Tu wydaje... Sui. Wyrzuciłbym to, ale nie wyrzucę tego. A to jeszcze nie jest wystarczający hajs, żeby móc wziąć coś z tamtąd. Znaczy, nie ma tam nic dobrego, jest lata... Znaczy, wszystko jest dobre, tak, ale nic nadzwyczajnego. Latanie jest jedyną taką kuszącą faktycznie opcją. Ale boję się, tak się bardzo siebie w tej chwili boję, że jakoś niechcący nacisnę Q. Q. A wiecie co? Ja tego Kinga sobie wyrzucę tu. Co by mnie nie drażnił po prostu. Nie kusił. Żeby mnie kusił losu po prostu. Bo już nieraz było tak, że po prostu niechcący nacisnąłem Q i zepsułem sobie wszystko. Co to jest? Taurus. Ładnie. Czy no słabo, że speed down, ale na bossów i w ogóle... To jest spoko. I w ogóle. Ładnie, Tinted Rock do kolek... Tinted Rock. Też Tinted Rock, ale... Głównie Soulheart do kolekcji. Myślę, że jeśli nie stracę na tym piętrze więcej zdrowia, to wejdę do Curse Roomu. I tak wejdę do Curse Roomu. No i chciałbym wam dać taką namiastkę tego, że może jednak nie... Że może jednak potrafię grać troszeczkę w tą grę. No, no ale no, prawda jest taka, że nie. Raz i... Dobra. Chciałem przeczekać, żeby dwóch trafić, ale to mogło się skończyć źle. To mogło się skończyć bardzo źle. Uwielbiam to, jak robaczki działają na Brimstone'a. Naprawdę, to jest świetne. Ale dużo rzeczy właśnie nie działa, więc tak pół na pół. No ale wiecie, rozumiem twórców oczywiście, ale mam prawo ponarzekać. Mam prawo użyć też tu horna, bo mnie wkurzyły gridy. Szkoda, że nie ma grafiki przez Taurusa.
i no nie wyszło to zbyt dobrze. A przez to, że gdy mamy Taurusa, to właśnie nieśmiertelność no jest troszkę zepsuta. A, Taurusowa działa, ale Hornowa nie działa. Właśnie to jest problem taki. No i takich błędów jest dużo, ale no ciężko twórców też... Znaczy, no, łatwo twórców zrozumieć, tak? Ciężko się im dziwić, że tak jest, no bo to jest ogromna, potężna gra. Tyś... Nie wiem, tu są miliony po prostu połączeń i no... To nie jest wręcz możliwe, żeby to wszystko, no, grało, współgrało ze sobą idealnie, tak? Żeby wszystko ze wszystkim miało synergię, tak? Bo to są, no, kosmiczne liczby by były, tak? Kosmiczna ilość pracy by musiała w to włożona zostać. Ważne, że najważniejsze rzeczy są... No i są... Shibo. Nie no, nie wiem. A chodźmy zawal... Nie. To może być trudny boss. Może być trudnym boss. Więc naładujmy sobie Horna. Okej. Luzik. Zero problemu. Zero tutaj jakichkolwiek wątów, ani nic. Wszystko na luzie. Rozgrywane. O, myślałem, że już go nie zabiję, ale zdążył niestety strzelić. A ty coś... Nie. Spoko. A teraz zobaczę, czy boss będzie trudny. Jeśli będzie trudny, użyję Horna. Jeśli będzie easy, to z Hornem pójdę do Curse Roomu. Husk. No właśnie dlatego. O. No coś takiego sobie wymyśliłem, licząc dokładnie na walkę z Huskiem. No bo to jest najłatwiejszy chyba boss na tym piętrze. Nie zacinaj się, gro, dlaczego? Może dlatego, że nagrywam od 10 godzin w kółko. Dziękuję bardzo. Wiem, że na kanale nie pojawia się nic innego niż Isaac ostatnio. Znaczy, może gdy to oglądacie, się pojawia, ale... No, tak sobie postanowiłem i tak robię. Myślę, że warto trzymać swoich postanowień. I niesamowicie się cieszę, ile osób właśnie jest ze mną przy tym Isaacu, tak? Tyle odcinków, a cały czas to ogląda mnóstwo osób i coraz więcej osób to ogląda. To jest najlepsze po prostu. Aktywność jest mega fajna i wszystko, no to mnie jara strasznie, więc nie chcę przerywać, tak? Wiem, że tysiące osób, tak, innych, które nie lubią Isaaca, się nudzą, tak, bo nie mają nic innego na kanale. Ale, no ciężko mieć wszystko, tak, ciężko wszystkim dogodzić. Dzień dobry. Zdążyłem, przynajmniej tyle. Przynajmniej straciłem troszeczkę mniej niż stracić mogłem. No, chciałem zabić dwóch, myślałem, że nie zabiję jednego. Ale zabiłem jednego, więc... Wyszło Gites. Co bym tu chciał? Na pewno nie to. Co tu mamy? Temperance. Żegnaj, Temperance. Ruszam z Kingiem, ale tylko i wyłącznie na podróż na kolejne piętro, a tam go od razu wyrzucę. Mam nadzieję, że nie będę próbował go wyrzucić klawiszem Q. Mam nadzieję, że to, że teraz tak mówię, nie sprawi, że niechcący to zrobię. Tak więc wchodzę na piętro kolejne. Trzymam przycisk na klawiszu Control. Full Control. Przytrzymuję Control. Wyrzucam Suicide Kinga. Wracam do naszego robaczka zakręconego. I ruszamy dalej na piętro, niestety. Sklątwione! Ginisz, szmatławcu. Cu. Chub. Jaki mały damage! Jezu, serio. Damage to ja robię mały, znaczy wystarczający, tak spoko damage. Mogło być gorzej, 1000 razy, 1000 000 razy. Jeszcze ten Taurus do tego, ale... No tak patrząc na całokształt, to jestem beznadziejny w tą grę. Ale to myślę, żadna nowość. Okej, było blisko troszeczkę, żebym zaklinował się niefajnie, żeby rączka mnie dorwała. Na szczęście w złym... Znaczy, na szczęście, no nie zaatakowała mnie wtedy, gdy było niebezpiecznie. Okej. No to co? Nienawidzę tego Kersa. Chciałbym go wyłączyć. Nie chciałbym go wyłączyć. Ale nie jest fajny. Nie jest fajny. Soulheart? Dziękuję bardzo. To jest naprawdę wiele dla mnie znaczy, gro. Ale patrzcie, jak ja epicko wyglądam. Znaczy, patrzcie. Nie musiałem chyba tego robić, co? Ale ważne, że zadziałało. Uda się? Nie do końca.
Nie do końca. Nie do końca. Dziękuję za oglądanie. Znaczy przerwa. Naprawdę, strasznie fajnie ten Isaac teraz wygląda w tym... W tym, nie wiem, z tymi przedmiotami po prostu. A Curse of the Maze, znaczy Curse of the Lost. To bardzo fajnie, gdy no, musiałem zrobić sobie przerwę od gry i wracam, a tu jest Curse of the Lost. No ale cóż, gramy... znaczy nie wiem kim gramy, ale... Znaczy pewnie Isaaciem. Chociaż nie, na pewno nie Isaaciem, ale no jakąś fajną postacią w każdym razie, ale mamy Brimstone'a, więc... No to powinno być w końcu jakieś nareszcie udane podejście. Dam tu trochę hajsu, chyba gramy po prostu Blue Baby. Co ja się mieszam? I mamy nasz zielony, piękny Loser Śmierci, który nie zadaje jakiegoś kosmicznego damage'a, co prawda, jak właśnie tutaj możecie zauważyć. Ale to jednak Brimstone, tak? I może jak na Brimstone, to kosmiczny damage nie jest, ale i tak jest to damage naprawdę świetny. Okej. Okay. Czyli w tym pomieszczeniu nas nie było, więc... no, każde pomieszczenie, które z tym pomieszczeniem się styka, jest pomieszczeniem nowym dla nas, więc... Wypadałoby w tą stronę po prostu iść w tej chwili. Ojdź. A, wy w taki sposób strzelacie? Jakim cudem, naprawdę, on w taki sposób się zawsze rusza, że musi mnie trafić, tak? To nie jest fair, bo... Właśnie, jak zakończy tego swojego Brimstone'a, to jeszcze robi kroczek w bok i wtedy właśnie mnie często trafia, gdy ustawi się idealnie, ale nie. Muszę pójść w swoją stronę o kroczek i cię zjeść. Niestety. Okej, okej, było blisko. A, są dwie fale pająków, no jakby mogło być inaczej w sumie. Dobra, fajnie was złapać, dwóch naraz właśnie. Tak sobie to zaplanowałem i tak właśnie wyszło. Czy to jest ślepy zaułek? Czy naprawdę to jest ślepy zaułek? Okej, skoro to jest ślepy zaułek, to to nie jest ślepy... Nie, stąd? Dziwaczna mapka troszeczkę tutaj nam się trafiła. Może tu nie... Nie, tu jest to. No bo tutaj na prawo byłem na górze, co nie? Jeszcze raz sobie sprawdzę, upewnić się. No właśnie, tu byłem, więc wychodzi na to, że muszę iść kompletnie w lewo. Tak więc ruszajmy w tą stronę. Co to jest za karta? Suicide King. Aha, dobra. Zachowam to sobie w tej chwili. Może akurat nam się do czegoś przyda. No w ogóle, co się stało z moją połówką serduszka? Bo zaczynałem z 3 serduszkami, teraz mam 2,5. I szczerze mówiąc, kompletnie nie pamiętam, gdzie mi te serduszka zniknęły. Ktoś mi je zabrał, czy co się stało? No cóż. Teraz raczej, nawet jeśli bym się dowiedział, to i tak by mi to nic nie dało. A w Curse Roomie nie byłem, tak? Więc do niego wejdę. Tak? No chyba tak. Zobaczmy. Od razu już widzimy, że się opłaciło. Pajączki, no to luzik. No i chwila prawdy, Goathead. O, jeszcze lepiej. Znaczy, może nie jeszcze lepiej, ale... No bez wątpienia, warto było to zaglądać. Jak już cały czas się trzymam swojej opinii, że właśnie... Warto wchodzić zawsze do tych Curse Roomów, bo jednak... No... Zwykle ten wynik tych Curse Roomów, tak, zwykle coś pozytywnego się dzieje z nami po wejściu, po zajrzeniu do tego pomieszczenia. Are you a wizard? No spoko. Okej, tak więc podejście nasze wygląda teraz cudownie, patrzcie na to. O, nie zmieniło koloru, to nie fajnie, ale... No będziemy niszczyć. Jeszcze grafika się troszeczkę buguje tu, ale to jest piękne po prostu, jak te... To jest genialne. Patrzcie na to. Okej, w końcu mamy jakieś niesamowite podejście. W końcu niszczymy, w końcu rozpierdzielamy wszystko. No to jest piękne po prostu. Fuck. O. Tak pięknie, to gra mi daje teraz walkę z Anniversarium. Cały czas nie wiem do końca, jak się z nim ustawiać, ale wiecie, mogę robić coś takiego i... liczyć na to, że właśnie nie będzie mnie trafiał, gdy... No. Tak też mi pasuje, naprawdę, gro. Tak też mi pasuje, okej. On chyba nie może jakoś tak na uko trafiać, a że ja mam teraz homing. Tirsy, no to wiecie. Zero problemu. Okej, pajączki, to jest akurat jakiś problem, ale no to jest piękne. Wchodzimy do pomieszczenia i będziemy rozpierdzielać wszystko. No tylko ten damage jakby udało się powiększyć, to by było spoko, żegnam. Takiej łatwej walki z Anniversarium to my chyba nigdy nie mieliśmy jeszcze. Chciałbym. Obie te rzeczy chciałbym, ale no cóż.
Niestety nie mogę i nie będę głupi w tym przypadku. Znaczy, mógłbym to rozwalić wcześniej i w ogóle. Ale cóż, mam nadzieję, że już na tym piętrze byłem w Treasure Roomie. Nie wiem, ale chodźmy dalej na depcy drugie. Jeśli nie byłem, no to wybaczcie, ale no nie mam jak tego sprawdzić po prostu. Mamy dwa klucze, więc... O. No w sumie czemu nie? O, no może dlatego, nie? Okej, okay. Jakie ty masz ataki? Coś takiego. To twoja chora szarża. Jasne, to jest w sumie najłatwiejszy do unikania atak praktycznie. Tylko, że ty jeszcze masz jakiś atak brimstone'em, który jest też nieco nieprzewidywalny. Okej, okay. Ale to możesz robić, naprawdę mi pasuje. Chociaż kiedyś wiele razy mnie trafiłeś tym atakiem, no to teraz zupełnie. No luzie, Loki również nie powinien być problemem, no bo on no, nie ma żadnych ataków, które raczej mogą nam jakoś bardzo zaszkodzić, z tego co mi się wydaje. Co najwyżej teleportacja chyba, którą posiada. Nie jestem nawet pewny. No, tyle było Lokiego. Pomieszczenie zakończone i Suicide Kingu, niestety muszę się z tobą tutaj pożegnać. Nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek ciebie znów potrzebował, a no tylko możesz mi tutaj napsuć nerwów. Ładnie, 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 tylko jakby ten damage był trochę większy, ale nasz speed! To jest w ogóle coś świetnego, że ten Taurus tak szybko, szybko nam się włącza po prostu. Wchodzimy do pomieszczeń. Chwila i mamy już gotowego do użycia Taurusa. Jak to będzie działać? Nie będzie działać. To trochę szkoda, co? No troszkę szkoda. No na szczęście to co mamy w tej chwili działa idealnie, więc nie możemy... Serio? No teraz to akurat troszeczkę słabo. Bo strzelać nie mogę, gdy mam to uruchomione. Okej, okay? Jeden i drugi. Pięknie. O, coś jeszcze tu... A, dobra, nareszcie mam mapę. Muszę się przyzwyczaić do tego. Znaczy, przyzwyczaiłem się właśnie do tego, że mapy nie miałem przez jakiś czas. Nie chcę tego. Chociaż no mogę zebrać sobie monetę, super. Wiecie, tutaj mogę zrobić coś takiego. No i przeciwnicy będą umierać i nie będą mieli szansy, żeby mi cokolwiek zrobić. No tylko, że czasami no to nie łapię do końca, ale i tak jest mega, mega świetnie. O, no chyba mogę tego wykorzystać tu, chyba mogę to wykorzystać, zbyt wiele na tym nie stracę. To wygląda niebezpiecznie. O, naprawdę, 3 sekundy i mamy Taurusa na każdym pomieszczeniu, więc no jesteśmy no praktycznie nieśmiertelni. I jeszcze Hierophant na dodatek, więc kolejny deal z diabłem. Jeśli dostaniemy, no to będziemy już mogli spokojnie go wziąć. Liczę bardzo mocno oczywiście na Deadcata, który umożliwi nam użycie Suicide Króla, którego pewnie i tak nie zabiorę ze sobą do walki z bossem, więc no będzie i tak za późno na coś takiego, ale i tak. No to jest piękne, co my tu robimy. Złoty kluczyk, no czy nam się przyda, to nie wiem. Lecimy na razie na dół tutaj. Bo to właśnie wyglądało na dobrą drogę. Okej. No tego Taurusa to chętnie bym wyrzucił po prostu, bo on będzie mnie bardziej denerwował niż pomagał. No zobaczmy, co nam Monster Manuel da. No, raz dał coś ciekawego, ale i tak jest to jeden z gorszych, naprawdę gorszych przedmiotów. Jakby co pomieszczenie działało, to by było spoko, ale co ile jak to działa? Co 3 pomieszczenia, no to nie, naprawdę. Bo wiecie, mógłbym tam znaleźć faktycznie jednego followersa i miałbym go co pomieszczenie, a tak mam jednego followersa randomowego co 3 pomieszczenia, więc to jest no słabe po prostu, ale no cóż. Coraz więcej życia wędruje do naszego ekwipunku. Mamy naprawdę ogromnego farta, jeśli chodzi o to przez ostatnie podejścia. Zobaczmy, czy jeszcze więcej szczęścia nam tu dopisze. No, może coś ciekawego będzie w tych kartach. Jakiś The Moon i Card Against Humanity. Nie wiem, czy gdzieś tego użyję. No mogę, ale nie wiem. Czemu nie? Czemu nie? O, to jeszcze karty mi od razu daj, tu w Spades, no użyjmy tego sobie. I kupię sobie to, bo to powinno... O, to jest z Pilsem. Ciekawe, byłem pewny, że to będzie... A, teraz już mogę to podnieść, na spokojnie. Byłem pewny, że to się zamieni na... A, kartę Tarota, tak? Przez to, że podniosłem starter deck, ale akurat jak się kupi Pilsa, znaczy, no, zależy od kolejności, w której to się zrobi, oczywiście. Bo normalnie w sklepie by była karta po prostu, ale jako iż w sklepie był Pils i starter deck,
no to ten kupienie starter decka nie zamieniło Pilsa w kartę. Bo normalnie jakbyśmy mieli starter deck, to w sklepie byłaby karta. No czajcie chyba, o co chodzi. No tyle. Ten Taurus jest naprawdę irytujący, ale... Co zrobię? Nic nie zrobię. Ratuje nam życie, więc no narzekać nie powinienem. The Moon. Nie! Nacisnąłem już Q, tak do połowy, serio. Nacisnąłem Q do połowy. Na szczęście tylko do połowy. I dzięki temu przeżyłem. Okej. Jak najszybciej wrócić do poprzedniej karty. Żeby pozbyć się Suicide Kinga z przodu. Okej, jesteśmy bezpieczni. Jak to wygląda? Możemy iść w tą stronę bezpiecznie. No właśnie, możemy zrobić coś takiego i... Pomieszczenia, które normalnie są dosyć trudne, no to z tymi homingowymi laserami, no to jest zero problemu. Użyjmy tu tego. Czemu nie? Znaczy powinienem tego, wiadomo, użyć na pomieszczeniu dużym, żeby więcej tego gówna się naspełniło. No ale cóż. I teraz zrobić coś takiego, Two of Diamonds, użyjmy tego. The Fool. No i tyle. Jeszcze podniosę tą monetkę, z czasem oczywiście stoimy strasznie, ale... No i tak jakoś super nie liczyłem na boss rush, oczywiście, bardzo nie liczyłem. No i chyba wszystko na tym piętrze zaliczone, możemy lecieć już na walkę z mamusią, z której będziemy mogli nawet uciec dzięki The Foolowi, jeśli będziemy chcieli. Dobra, nasz damage, jak widzicie, nie jest niesamowity. Już, serio. No, nie uda nam się zbyt dużo zdziałać w tej nieśmiertelności. No, ale zawsze coś. Zawsze jak nóżka teraz będzie uderzać, to... No, będę miał dużą szansę trafić dwie jej części naraz. Wiecie, jak wychyli się noga i właśnie strzeliłbym... No, mieliście tutaj dokładnie to, co miałem na myśli, tak? Trafiłem i nogę, i to oczko naraz, więc... No, te homing bombsy to naprawdę jest niesamowita rzecz. No, myślałem, że już to się skończy. Isaac! Tu jestem, mamo. Isaac. Idę do The Chesta, walić wszystko. No i co? Lecimy na piętro kolejne. Tutaj już czeka nas jakiś deal z diabłem. Miejmy więc nadzieję, że nie stracimy tych dwóch trzech soul heartów. Żeby było nas ciągle stać na tego deala, jeśli będzie jakimś dealem niesamowitym. No, jakikolwiek damage up, myślę, byłby warty podniesienia w tej chwili. Bo ten damage, no w tej chwili jest dosyć nie do końca satysfakcjonujący, niestety. No ale mamy sporo rzeczy do defensywnej gry, więc jeśli będzie faktycznie tragicznie z naszym zdrowiem, to... Będę właśnie mógł zacząć tak grać bardziej pod defensywę i no, może uda nam się to podejście wygrać w końcu. Po tylu po prostu nieudanych podejściach. No co tam, na szczęście tiersy są duże, więc to w dużym stopniu rekompensuje nasz nie do końca zadowalający damage. O, jak fajnie. Znaczy fajnie, no muszę bomby tutaj natracić, tak, bo nie mogę latać, więc... Nie tak do końca fajnie. Jera! Spoko. Nie wiem, co Jerą będę mógł zrobić tutaj. Ale zobaczymy, jakie będą pozostałe karty. The Magician. No to mogę nawet użyć, bo to... No i tak by nic kompletnie nie dało. Kompletnie nic, bo The Magician mam już, powiedzmy... Na stałe! No to było smutne. To było po prostu smutne. I... Wheel of Fortune. No myślę, pogramy sobie na tym troszeczkę. Tak, żeby zejść do... Aha. No to sobie pograliśmy. Jakoś dziwnie te lasery się odpaliły w dziwną stronę, ale no cóż. Na szczęście Taurus nas tu ratuje i... Znaczy ratuje, może nie ratuje, ale no, pomaga nam to wygrać. Mamy na szczęście jeszcze jedną bombę, co pozwoli nam na rozwalenie tego Tinted Rocka i Soul Heart leci do naszego ekwipunku. No nie chce mi się. Nawet jakby jeden Soul Heart był, to myślę, że nie opłaca się i tak. Wszyscy jedno uderzenie. Właśnie o to chodzi. O to właśnie. Co tu się stało? Widzieliście ten laser piękny? Dobra, zabijmy jak najwięcej. No i reszta. No, to żaden problem.
Raz. O. O. Nawet troszkę to trwało. The Gas Room. To daje nam purity, tak? No myślę, że zostaniemy przy czymś takim. Suicide King raczej nam się już nie przyda w tej rozgrywce. Ojcz. No, przez chwilę było niebezpiecznie tutaj. Zawsze wiecie, mogę przez chwilę poruszać się na bok i poczekać, aż się Taurus załączy i potem wyczyścić dane pomieszczenie. Też to jest jakaś opcja, no cóż, no cóż. A, Taurus, to jest najgorszy moment po prostu. Na szczęście, no z daleka możemy to rozwalić teraz. W taki sposób i nie będzie większych problemów tutaj. No i mamy już walkę z bossem. Na którą chyba mogę bez problemu już ruszyć. Blob. Motherfucking blob. Dobra, jak najwięcej cię tu trafić. Okej. No i stoimy na ukos po prostu. Powinienem to robić oczywiście od początku. No ale nie przemyślałem tego do końca. No bo w taki sposób, no, blob jest, no, bezużyteczny, znaczy nieszkodliwy. Dobra, to nam pozwoli na podniesienie Deala z Diabłem, jeśli takowy tu znajdziemy. Więc zobaczmy. Głowa kota. To mnie nie ratuje w żaden sposób, co nie? Chyba żadnego kociego itemu nie mam w tej chwili. Więc kicie sobie będę musiał odpuścić. Nie mam perfraruny. No i co? Możemy lecieć na piętro kolejne. Z Jerrow oraz The Gas Rune. The Gas? Co The Gas robi? Purity. No właśnie, tak. Tak jak się spodziewałem, tak jak myślałem, ale chciałem się upewnić. Czyli to nam zdejmuje klątwy i może daje jeszcze Soul Hearty, ale na pewno zdejmuje klątwy. No i co? Idziemy w lewo. Wydaje mi się to dobrą tutaj drogą. Zróbmy coś takiego tu. Skoro mamy ten przedmiot, ten Unicorn Horn, to głupio by było go po prostu nie wykorzystywać. No i może znowu uda nam się dosyć szybko znaleźć drogę. Ojdź. O, na szczęście, zapomniałem o tym Taurusie już. No to jest nasze, powiedzmy, koło ratunkowe, tak? Gdy będzie faktycznie bardzo źle, mogę starać się jak najszybciej włączyć tego Taurusa i w taki sposób te pomieszczenia zaliczać. Tej karty raczej nie chcę sobie brać, podnosić, no. Myślę sobie, odpuszczę. Nie wiem, co by to mogło być. Znaczy, mógłby być to zawsze Hierophant. No i w sumie jakby to był Hierophant, to jednak podniosę. No czekam, aż się wychylisz teraz. Jasne, zobaczmy. Judgment. No, to też jest jedna z kart, która jest bardzo fajna. Zobaczymy, czy okaże się faktycznie fajna, czy po prostu stracę czas tutaj. I hajs. No, straciłem czas. I hajs. Mogę sobie napierdzić na przeciwników, nawet nie zadając im damage, nawet ich nie zatruwając. Po prostu napierdzić na nich i odepchać. O matko, to było strasznie niebezpieczne, ale udało się to rozegrać i łomby drugie. Czas zakończyć. Zobaczmy, co nam tu wypadło. Tu w Diamonds, kompletnie nieprzydatne, ale mogę oczywiście to podnieść. Pamiętajmy, że mamy Jerę w razie jakby było faktycznie źle. To możemy podwoić sobie jednego Soul Hearta. To niedużo, ale zawsze jedno możliwość bycia jeden raz trafionym więcej. A to nie jest wcale tak mało, Okej, to nie jest najlepszy moment. No ale spoko. Zobaczmy, jak to będzie szło. Jeszcze udaje się na pewno kogoś zespawnić tu niestety. No cóż, udało mi... Zostałem raz trafionym w bardzo zły sposób. W bardzo zły sposób mnie tu trafiło niestety. No i jest niebezpiecznie. Jest naprawdę niebezpiecznie. Muszę faktycznie się skupić na unikaniu tych pocisków. Walka z Chubbem nie będzie najłatwiejszą rzeczą na świecie. Okej. Dobra. I spróbujmy to zakończyć.
Okej. Prawie już mnie tu coś tu trafiło, ale jest niebezpiecznie, jest naprawdę źle. Jest naprawdę niefajnie. Myślę, że pozwiedzam sobie jeszcze to piętro w poszukiwaniu Soul Heartów. Myślę, że to będzie faktycznie dobre wyjście tutaj. Bo no inaczej może być naprawdę niebezpiecznie. A jeszcze łomby nie są takie złe, ale na katedrze no mogłoby być naprawdę źle. Mam nadzieję, że nic mnie nie trafi na tym piętrze, bo to by było naprawdę fatalne. Okej. Szukam teraz bardzo mocno po prostu jakichś Tinted Rocków, bo 3 serduszka to już coś. Okej, nareszcie. Teraz naprawdę czekałem, aż się to uruchomi. Dobra, ładuj Brimstone'a i wchodzimy wyczyścić kolejne pomieszczonko. No jeden z Whole Heart i to mi wystarczy, żeby czuć się po prostu w miarę bezpiecznie tutaj. Oczywiście to, co teraz zrobimy, to... Szybko poszło. Szkoda, że coś takiego wyskoczyło. No cóż, warto było spróbować, myślę. No, przejrzę sobie po prostu te małe tutaj pomieszczenia wszystkie. Znaczy, wszystkie, nie wiem czy wszystkie, aż po prostu coś fajnego się stanie. Albo może coś złego, jak już prawie właśnie się stało. Nie jest to coś, co mi się podoba niestety, nie jest to coś, co mnie ratuje. Okej, poczekajmy. Zróbmy to bezpiecznie. Spoko. Umrzyj. Ładnie. Wszedłbym tam, ale... Za późno. Znaczy, jakbym miał horna naładowanego, to jasne. Ale nie mam, więc... No nie jasne. Nie mogę tego zrobić. Okej. Trzy muchy. Zawsze jakiś to ratunek jest. No poczekajmy, tak? Normalnie bym przebiegł oczywiście, mając duże życie, bo no... Zdążyłbym, tak? Ale ryzykować po prostu nie chciałem. Okej. Jest niebezpiecznie, ale... No. Musimy. Czymś takim się zająć, ale pamiętajmy. Ten cwel na środku może nas zabić swoimi muchami, więc... Naprawdę musimy być na to przygotowanymi. No i troszeczkę nam to zajmie. Szczególnie, że jeszcze zamiast cokolwiek fajnego nam tu wyrzucać, wyrzucają nam więcej kasy, żeby po prostu... No, żebyśmy więcej czasu spędzili na graniu tutaj. Jakiś, wiecie, nawet Pretty Fly byłby dosyć spoko nagrodą. Ale oczywiście to na co liczymy, to po prostu jeden mały Soul Heart. Dwa klucze w żaden sposób nas nie ratują. Potrzebujemy ich, no w sumie właśnie tyle, co mamy, więc... Jakby akurat więcej kluczy nam nigdy w tej grze nie wypadło, no to dobrze, że te dwa nam wypadły. No już 20 centów stracone, a jeszcze, no nic nie zyskaliśmy tu. Nic faktycznie przydatnego. A ja muszę się tylko stresować, żeby mnie żadna mucha nie trafiła. Czerwona, bo to jednak życie straty. Ale jeden Pretty Fly wleciał, więc to jest naprawdę ogromna pomoc na walkę z Isaaciem czy Blue Baby. Jasne. Muchy czarne oczywiście są nieszkodliwe kompletnie, więc nimi się nie martwię w żaden sposób. Hierophant? Hanged Man. Chyba mnie to nie ratuje w żaden sposób niestety. Chociaż ratuje, znaczy ratuje w pewnym sensie, bo pozwala mi to na odwiedzenie Curse Roomu, więc to właśnie teraz zrobimy. Teraz, a nawet zaraz. The Tower, no to kompletnie nieprzydatne raczej dla mnie. Oczywiście czerwona mucha, no i spędzimy tu jeszcze troszkę czasu oczywiście. Drugi Pretty Fly wleciał, więc jest naprawdę bardzo fajnie. Dobrze, że tutaj zajrzeliśmy sobie. No mając 99 centów i będąc w niepewnej sytuacji, no trzeba było, tak? Trzeba było. Jeszcze więcej hajsu. No chcą nas tu zatrzymać naprawdę na długo, ale... No, zrobię to oczywiście, tak? Bo chcę w końcu zaliczyć, chcę w końcu przejść tą grę. Skatola, no mogłaby wypaść, nie obraziłbym się.
No, za to też się nie obrażę, tak? Trzeci Pretty Fly, więc mamy pełną tutaj muszkową obronę. Więc to jest naprawdę mega, mega pomoc na kolejne piętra. Szkoda, że nie miałem czegoś takiego na walkę z serduszkiem. Bo, no, mógłbym wyjść nawet bez szwanku z tamtej walki, a straciłem naprawdę, naprawdę dużo. Straciłem tam naprawdę sporo. Tak, zejdę do 40, wtedy ruszę do Kerstroomu. Zobaczymy, jak się potoczy nasza właśnie sprawa z Kerstroomem. No, Skotola, lecisz czy nie lecisz? Cały czas nie, cały czas się tutaj opiera przed naszym... przed nami, nie chce do nas powędrować. No i ostatnie tutaj 2 centy. Zobaczmy. No niestety mucha, więc teraz Handgunman. Pamiętajmy o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo najważniejsze. Pięknie. Pięknie. Jeszcze ty. No Taurus, no nie przyda mi się w żaden sposób, ale teraz. Tylko pamiętaj, żeby w dobrej kolejności to zrobić. A mianowicie najpierw wlatuję Handgunmanem. Tak więc. Pyk. No i wychodzę dzięki Hornowi. Dzięki temu mam 2 serduszka do przodu. Bez wątpienia mega, mega deal. I teraz czuję się naprawdę bardzo fajnie, idąc na piętra kolejne. Mam nadzieję, że już tutaj nic nie stracę. Zobaczymy. Jeszcze tak zejdę, myślę, do po prostu jakichś 25 centów. Może akurat szczęście nam jeszcze dopisze. W końcu ta skatola do nas, no przyjdzie. No jak na razie na to się nie zanosi niestety. No i cały czas nic. No chyba do 20 centów zejdę. No hazard, tak, hazard. W każdej postaci to ciągle hazard. 22. 21, dobra, do 15. Po prostu chcę, żeby mi coś wypadło w końcu. No coś, co się przyda w jakiś sposób. Okej. No, do 15, tak? Miało być, więc niech będzie. Jeszcze jeden. O. Do 15, tak? No, taka była umowa chyba od początku, co nie? Więc mam prawo jeszcze dla pana żebraczka, pana trzy czaszki, a troszeczkę hajsu podarować jeszcze. Nie wiem, ile czasu tu spędziliśmy, ale naprawdę... Dobra, 15 minut, myślę. Okej. Jeszcze 2 monetki mam dla ciebie. Daj mi w końcu tą skatolę i sobie pójdę i tyle. No nie chcę kluczy. No. No to żegnam. Dobra, i... No, omijamy wszystkie pomieszczenia, po prostu lecimy już do katedry. 4 serduszka plus 3 Pretty Fly'e na naszym koncie. No, myślę... Z takim stanem Isaaca pokonam, tak? Myślę na luzie, ale czy dojdę do niego? To już inna kwestia. Zobaczymy. Isaaca na pewno z takim stanem pokonam, bo jeszcze polaroidowa nieśmiertelność by dużo dała. Okej, ruszamy na początek najmniejszymi pomieszczeniami. I już tutaj od razu widzimy... Ta muza jest świetna. Od razu widzimy, że nasz damage, no już na te piętro jest, no za mały po prostu, za mały. Więc liczmy na to, żeby jak najszybciej znaleźć walkę z bossą. Fistula to idealny boss, bo widzicie, co tu się właśnie stało. Co tu się właśnie stało z nią. No, nie do końca, tak? Jeszcze udało jej się przeżyć troszeczkę, ale i tak... No, nie miała szans z nami. Taurus plus właśnie nasz Mega Brimstone. No, była bez szans. Okej, w ostatniej chwili nam to po prostu wypadło tu. Ładnie. W ostatniej chwili Taurus się załączył. Dobra, więcej takich pomieszczeń po prostu. Banalnych. I chodźmy na prawo. Już widzimy, że był to zły wybór. Był to zły wybór. Dobra, Taurus. Chodźcie tu. Jeden, drugi, okej. Nikt nie zginął. Ale coś tam im zrobiliśmy, okej. Jeden nie żyje, drugi też powinien już umierać. Ale tego nie robi, niestety, w ostatniej chwili znów. No tak więc już 3 serduszka tylko. No i zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Gridy, naprawdę. Takich nienawidzę cały czas.
Okej, okay, Taurus. Jeden. No i... dobijecie już tutaj normalnie. Dobra, kluczyk, coś takiego. No hajs mi już nie jest potrzebny, chyba że jakiś fortune teller się gdzieś napatoczy. Prawo, cały czas idę w prawo. Jeden zginął. Wszyscy zginęli, ładnie. No i ślepy zaułek niestety. Liczę bardzo mocno na nieśmiertelność tutaj, która mam nadzieję, że się załączy. Że się nic nie zbugowało przez to, że użyłem Unicorn Horna. Nie wiem, nie załączyła się, więc możliwe, że jak użyję Unicorn Horna, to już tej śmiertelności z Taurusa nie zyskam. Nieważne. Chodźmy dalej. Okej, okay, ładnie, 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 ładnie. Jest i Taurus. Przeciwnicy umierają, okej. Okay. No i kolejny ślepy zaułek. Naprawdę kolejny ślepy zaułek przed nami. Niestety. No i miejmy nadzieję, że walka z bossem będzie gdzieś tutaj. Na lewo w końcu. Bo mapa naprawdę nas nie lubi tutaj. Dobra, jeden, drugi, jeden. No spoko, spoko, spoko. Sam kucyk nie powinien być problemem już. Nie strzela zbyt daleko, zasięg ma dosyć mały, więc nie jest najtrudniejszym przeciwnikiem świata i cały czas nie mamy walki z bossem. Ale nie wiemy, czy idziemy w dobrą stronę. Mam nadzieję, że tak. Hajs, żadnego soul harta. Okej, przeżyję. O matko, dobra, na szczęście homing tearsy zawsze coś tu pomogą. No i żeby ich tu po prostu przynajmniej jednego pozabijać. Tak? Chociaż no z daleka nie powinno być większego problemu, dopóki się jakoś nie zbiegną tu, co właśnie usiłują zrobić niestety. Ale wiecie, coś takiego robimy i zadajemy ogromne obrażenia wszystkim po prostu tutaj, którzy zostali. Okej, okay, i Grid, znaczy Raf, gdzieś tam samotny siedzi. No i zginął. Nie wiem gdzie... O, już chciałem wbiec w tą troll bombę. No to musi być miejsce z walką z bossem. Dokładnie tak, dokładnie tak. Muszę zabić tutaj Daddy'ego jak najszybciej, nie używając tutaj Unicorn Horna, bo chcę go oczywiście zachować na walkę. Oj, dobra, zgiń po prostu. No zobaczymy jak to pójdzie, zobaczymy jak to pójdzie. Lecimy. Walka z Blue Baby. Miejmy nadzieję, nie będzie najtrudniejszą walką na świecie. Okej. No zadało to naprawdę bardzo mało dla niego. Ten damage był naprawdę bardzo mały i użyję The Gaz. Dało nam to jednego soul hearta, więc zawsze coś. Zawsze jest to coś. Ale no jest niebezpiecznie. Jest naprawdę niebezpiecznie. Zobaczymy jak to pójdzie. Te strzały się jeszcze tak rozbijają niefajnie. I no są nieprzewidywalne. To trzeba przyznać. To trzeba naprawdę przyznać, że te strzały są nieprzewidywalne. Na szczęście druga faza zapamiętana zawsze przeze mnie jako faza łatwiejsza. Chociaż te szarże, no są nieprzewidywalne. Szarże są nieprzewidywalne.
matko. To nie było proste. To nie było proste. Okej. Zobaczmy. Jera. Przed nami... Zobaczymy co. Eris. Znaczy Aquarius. Flash. Armageddon. Znaczy... Kamikadze. Bomb bagę. Infamy. Spider Baby. Monstrous Truth i Mulligan. No właśnie, o wilku mowa. Ajajajajaj. No, chyba już wiemy, że nie przejdziemy tego. Ale możemy spróbować. Możemy spróbować, tak? Spróbować nigdy nie zaszkodzi. Jakieś tam muszki tworzymy. Jakiś tam damage one zadają zawsze. No zobaczymy. Nie wydaje mi się, żeby to było do wygrania. No niestety, przedmioty w czeście, 8 skrzynek, a tak naprawdę nic niesamowitego w nich nie było. Dużo dobrych itemów, ale nic właśnie niesamowicie dobrego. No to ten. Dziękuję za oglądanie. Niestety kolejne podejście zostało przez nas przegrane. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i cześć.